Witam serdecznie w Black Mirror. Gramy w Black Mirror. Ostatnio gadaliśmy z Richardem i on tam coś nam kazał przygotować. Co? Przypomnijmy sobie. Utleniacz. Oksydant X52. No dobra, spróbujemy. Aż tak dobrym chemikiem to ja nie jestem. Ale może sobie damy radę. Może skoczymy do apteki, może jakoś inaczej. W sumie to zrobimy tak, że najpierw sobie pójdziemy, zajrzymy do grobowca, do kaplicy, ta. This must be it. Durgham Gordon's tomb. I've got to get inside somehow. Monolit. It must have been here for hundreds of years. It may be as old as the ruins of the church behind it. Ano. Strange. The soil here is of different color than anywhere else in the garden. No nic. Spróbujmy wejść do środka. The grate is locked. Czyli nic z tego, no. Grobowiec jest, ale drzwi są do niego zamknięte, jak zresztą można się było tego spodziewać, bo po dotychczasowych rozmowach naszych i z Eleonorą. Wybaczcie, że tak spolszczam to imię, ale mi trochę łatwiej. I z tym kolesiem właśnie, którego tutaj nie ma, poszedł chyba naprawiać ten dzwonek. Lindon. Tak jest. Może by mu tak coś zwędzić z tej skrzynki. I can't mess with the toolbox while he's around. He would notice. Tam, na bystrego to on nie wygląda, ten Louis. May we talk? Może pozwoli. What do you want? No tak swoją drogą, to tutaj chyba nie ma żadnego dialogu, w którym by te 3-4 błędy się nie pojawiły. Louis, I'd like to have a look in the family tomb in the back garden. There is nothing to be seen there, sir. I'll decide that for myself. Can you open it for me? No, sir, I can't. Madam has explicitly forbidden it. I can't let anyone in. Eleanor has allowed me to go wherever I want, remember? Yes, I know, sir. Ojej. But I'm quite sure she didn't mean to include the old tomb. No one has been allowed to enter it for years. How can you know what she meant? The grate will stay closed, and the key will stay with me. I understand. Apparently, I can't get Louis to open the grate for me. But at least I know who has the key. Ja to bym go zwolnił, takiego chama. So what is with the doorbell? It's broken. What did you expect? It shouldn't take me long to fix it. Taki opryskliwy. I'll just need to find out what the problem is. All right. I think I'll go now. No nic, pójdziemy do Eleonory. Trzeba coś z tym Louisem zrobić, za bardzo się rzuca. A znów ta melodia. Oh, Samuel. Do you like it here? Did you have a look around the garden? Yes, this place is very beautiful. That reminds me. Is Louis still working in the garden? Yes. He's fixing the doorbell at the main gate. Can you please ask him to leave that for later and mow the lawn? Of course. I'll tell him. You are so kind. Graj sobie dalej, Eleonoro. Dobra. Gdzie ty, Louisie, jesteś? Tu. Strzyż ten trawnik. May we talk? Ach, te maniery, możemy... What do you want? Zamienić słówko. Louis, Eleanor asked that I tell you to mow the lawn. I know my duty, sir. I have no time for that at the moment. Okay. I think I'll go now. No co to ma być, no? Za co ci płacą? Za to, żebyś słuchał Eleonory, a nie tutaj sobie własny widzimisię wymyślał.
No to jedziemy na skargę. Co to ma być? Eleonora to twarda kobieta. Mam nadzieję. May I bother you for a moment? You are not bothering me, Sam. O, dziękuję, dziękuję. May I ask what that composition is that you are playing? It is from a distant memory. Z dawnych, bo danych, żebyście nie myśleli, że z danych czasów. Melancholy in it. If you are interested, I could play some more for you in the evening. Bardzo chętnie. That would be delightful. Bardzo lubię słuchać tego motywu, więc będę bardzo zobowiązany, jeśli dla mnie specjalnie go zagrasz. I had a look at your family tomb at the end of the garden. It looks quite well preserved, unlike the ruins on the hill. Yes, but its base is slowly sinking into the swamp. I have no idea what to do about it. The swamp is spreading more and more. In a few years, I may even see it from my window, and all those annoying insects will be flying everywhere. Do I understand correctly that you do not wish that anyone enter the tomb? I would like to ask you to make an exception and let me in. I'm sorry, Samuel. I really don't want anyone stepping inside. The dead deserve a dignified rest. I understand. I won't insist. Zaraz, kto jest dystrybutorem pierwszej części Black Mirror? Chyba Oni Games. I told Louis he should trim the lock, but he insisted on fixing the doorbell first. Oh, did he? He's hardworking and reliable, but sometimes it is difficult to get him to leave work that he has begun. Tell him that I wish him to mow the lawn right away, especially around the house. I don't want to be disturbed by that horrible sound in the evening when I'm playing. Sure. Na szczęście minęła już burza, więc u mnie hałasu nie powinno być. I conveyed your message to Louis. He'll fix the doorbell by the evening. Thank you. I think I'll go now. Wracając do tych zdublowanych kwestii, to tutaj wyraźnie widać, że to po prostu jakaś wersja testowa, bo jest jedna kwestia, później z jedną zmianą, druga kwestia. To samo jest napisane, tylko jakaś tam malutka zmiana, więc po prostu nie usunięto tych kwestii przed poprawkami. No, żałośnie to wygląda, ale cóż, no. Dobra, już mówiłem o tym tyle razy, że nie będę już chyba więcej wspominał. Ale błędów ortograficznych nie oszczędzę, od razu mówię. Louis, madam has explicitly ordered that you start to mow the lawn. Really? Oh well, I'll do it by this evening. You must be finished before it gets dark. Madam does not want to be disturbed during the evening. Right, right. I'll do it as soon as possible. I think I'll go now. Swoją drogą, to jest duży fenomen tej gry, że przy takim tłumaczeniu i tak gra zyskała wśród polskich fanów przygodówek bardzo dużą popularność. Nawet osoby, które nie grają zbyt często w przygodówki, ją lubią i cenią. Przy takim tłumaczeniu, no. Dobra, to pójdziemy jeszcze do Richarda może, nie? Do Richarda, czy... Nie. Dobra. Trzeba było po prostu opuścić tutaj ekran. Ale do Richarda pójdziemy później. Gdzieś sobie pójść, żeby ta kanalia Louis zaczął strzyc trawnik. Teraz już powinien go strzyc. Mam nadzieję, tak jest. Zobaczymy, czy tam czegoś nie zostawił. Ha! A to miernota intelektualna. Zostawił skrzynkę z narzędziami. Klej. Swoją drogą, to co tutaj wyprawia Samuel, to jest zwykła kradzież. No, przywłaszcza sobie cudze rzeczy. Zresztą, tak naprawdę, jakby się dobrze zastanowić, to 90% bohaterów przygodówek to są zwykli złodzieje. No, podwędzają ludziom rzeczy, jak ci nie patrzą. No, patrzcie, co tutaj jest.
O, mamy drut, jak koleś się odwróci. A teraz nie możemy go rzucać. Możemy już. Nie, nie możemy. A jak koleś nie będzie patrzył, to, to mu rzucimy drucik. I czekamy. A zaraz będzie takie kabum, niespodzianka. No, na razie tutaj... Tak, strzyż sobie trawnik, strzyż. Bardzo majestatycznie to robi, tak wolno. No, bierze tutaj zakręt. Swoją drogą to on tak w kółko jedzie. Ciągle to samo koło robi, więc ja myślę, że takie jedno, dwa okrążenia góra i to powinno być wystrzyżone. Oj, dym poszedł, jaka szkoda. O. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że sobie poszedł. Nie zapałałem do niego sympatią, tak szczerze muszę powiedzieć. A bundle of keys. Great. I'll borrow it for a little while. No, chyba wiadomo, po co nam klucze. A jak nie wiadomo, to za chwilę wyjaśnię po co. Za chwilę będzie widać po co. Otóż, nie na tym ekranie będą potrzebne, ale już na następnym. O, na tym ekranie, tutaj wejdziemy za ich pomocą do grobowca. No i teraz oczekiwanie, chwilę napięcia, co będzie za tymi wrotami. I... This is where I should be looking. I can feel it. The key can't be too far. Jakiś podest. Kamienny grobowiec. Sprawdźmy. I can't see any lettering, not even a name. The writing has probably decayed over time. A może źle szukasz? Sprawdź zamek. Ze skały. Maybe it is just a symbol carved in a stone tablet. No dobra, mamy tutaj trzy gliniane naczynia. Kliknę tylko na jedno, bo w dwóch pozostałych będzie to samo, więc... Tak, są one puste. Wszystkie trzy, od razu uprzedzam. Więc przeczytamy napisy. Vein. Jak nie... Co? Nie brzmi przyjemnie, a to było familiar. To chyba znajomo, mi się tak wydaje, że powinno być, że nie brzmi znajomo, a nie przyjemnie. No ale cóż... Odire? Odire. Vein, Odire i... Malite. Malite. Maybe it's a name. Może jakieś bóstwa to są? Vein, Odire i Malite. Jakieś starożytne bóstwa, czy co? Albo muzy? Jakieś mitologiczne postacie? Zobaczymy. W każdym razie... Teraz pora na... Może jeszcze pogadanie z Richardem, co? Czy jeszcze nie? A, spróbuję. Utleniacz, no dobra. Skoro najpierw wolisz zdobyć utleniacz, no w sumie to logiczne. Teraz ja się nie popisałem zdolnością dedukcji. Bo zanim... Jak nie zdobędziemy utleniacza, to Richard z nami nie będzie chciał gadać. To jest dość logiczne i oczywiste. Dobra, tu jest czajnik, spróbuję go zabrać. Mam nadzieję, że się to uda. Udało się. Bingo. No to może jakiś ogień w tym piecyku rozpalimy, spróbujemy wziąć drewno. Też się uda. Co się ma nie udać? Weźmiemy też. Zabrudzony papier. A no, wzięliśmy zabrudzony papier. I teraz tak, żeby nie nosić w tych kieszeniach za dużo, bo jak czajnik wsadziłem do kieszeni, to mi tak strasznie te kieszeń wypycha, no właśnie. Najpierw trzeba go napełnić wodą zapewne.